Włóż garść do lodówki, a pozbędziesz się jednego problemu na długo. Wystarczy, że umieścisz ją w małym naczyniu i postawisz w lodówce. To prosty sposób na jej prawidłowe działanie. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze lepsze efekty, spróbuj sprytnego triku. Oderwij pięć kawałków ręcznika papierowego, złóż je jak ja na filmiku. Później przygotuj małą miseczkę, wrzuć do niej łyżkę sody oczyszczonej, dodaj jedną łyżkę soli. Wymieszaj je ze sobą. Sól skutecznie wchłania wilgoć, która jest główną przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Następnie dodaj łyżkę wody. Wymieszaj składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Rozsmaruj mieszankę na przygotowanym ręczniku papierowym. Mikstura zwilży cały papier. Włóż taki ręcznik do lodówki. Soda i sól razem skutecznie pochłoną całą wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Regularnie wymieniaj ręcznik co tydzień. Ten sposób stosuję od lat. I w lodówce nigdy nie mam nieprzyjemnych zapachów. Włóż rolkę papieru toaletowego do lodówki. Zdziwisz się, co się stanie. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Na początku przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Wystarczy, że weźmiesz miseczkę. Wsyp do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda sprawdza się przy usuwaniu trudnych plam, ale także w naturalny sposób pochłania nieprzyjemne zapachy. Następnie zalej ją odrobiną wody. Wymieszaj, aż uzyskasz konsystencję pasty. Nałóż pastę na górną część rolki papieru toaletowego. Dokładnie wklep pastę w papier. Powtórz te czynności z dolną częścią papieru toaletowego. Przełóż rolkę i ponownie nałóż pastę. Wklep i odczekaj chwilę, aż pasta się wchłonie. Tak przygotowaną rolkę włóż do lodówki. Pochłonie ona wszystkie nieprzyjemne zapachy. Ten trik pozwoli ci utrzymać przyjemny zapach w lodówce przez cały czas. Włóż folię bąbelkową do lodówki. Kiedy raz spróbujesz, już nigdy więcej nie wyrzucisz jej do kosza. Zaskoczy cię fakt, po co to robić. Dzięki temu ułatwiłam sobie życie i zaoszczędziłam sporo pieniędzy. Czyszczenie lodówki zazwyczaj zajmuje mi sporo czasu i jest dość uciążliwe. Więc mam na to idealny sposób. Nie wyrzucaj już żadnej folii bąbelkowej do kosza. Wystarczy, że wyłożysz półki w lodówce folią, a nie będziesz musiał ich tak często szorować. Ale przede wszystkim sprawdzi się ona idealnie w szufladzie na owoce i warzywa. W niej bowiem przez cały czas owoce i warzywa przewracają się na inne produkty. Przez to szybciej się psują. Kiedy leżą na twardej powierzchni na dnie szuflady, delikatniejsze sztuki psują się. Pozbędziesz się tego problemu dzięki folii bombelkowej. Wytnij kawałek folii bombelkowej na wielkość swojej szuflady. Umieść folię na dnie szuflady. I teraz dopiero wypełnij ją swoimi ulubionymi owocami i warzywami, a zobaczysz, że nic się już nie będzie przewracać, ani psuć. Umieść kulkę folii aluminiowej w lodówce, efekty cię zaskoczą. Ten trik jest szczególnie przydatny. Dzięki niemu pozbędziesz się paru nieprzyjemności. Na samym początku zabierz folię i oderwij dwa takie same kawałki. Do tego potrzebujesz dwa niesamowite produkty, które na pewno masz w domu: jest to sól oraz kawa. Nałóż po łyżce każdego z produktów na folię. Delikatnie je przemieszaj, aby się połączyły. Teraz zwiń folię aluminiową z zawartością w kulkę. Z drugim kawałkiem zrób dokładnie to samo. Jeśli masz już dobrze ugniecione kulki, zabierz jedną wykałaczkę. Musisz zrobić nią dziurki. Jest to kluczowy podpunkt. Jeśli już zrobiłeś wszystko, zanieś aluminiowe kule do lodówki. Nareszcie mogę ci powiedzieć po co one są. Bardzo często z lodówki wydobywają się różne zapachy od jedzenia przechowywanego w środku. Czasami zdarza się, że nie są to przyjemne zapachy i dość długo się utrzymują. Właśnie z tym pomogą nam te kule. Sól w połączeniu z kawą neutralizują te zapachy. Dodatkowo służą również jako środek odstraszający owady, które dostają się do lodówki po jej otwarciu. Uż gąbki do mycia naczyń na desce i włóż do zamrażarki. Będziesz pozytywnie zaskoczony, że to takie proste. Uszykuj zwykłe gąbki do naczyń. Najlepiej użyć całkiem nowe gąbki. Im są większe, tym lepiej. Włóż je do zlewu. Uszykuj obok deskę. Odkręć wodę i zalej gąbki wodą. Namocz każdą z nich, aby nabrała jak najwięcej wody. Każdą po kolei odkładaj na desce. Nie przejmuj się, że ociekają wodą. Nie wykręcaj ich. Używaj tylko zimnej wody. Kiedy wszystkie gąbki będą nasączone wodą, ułóż je na desce tak. Aby się ze sobą nie stykały, włóż je do zamrażarki. Wstaw je razem z deską, na której są ułożone. Po kilku godzinach gąbki będą zamarznięte. Wtedy wyjmij je. Możesz zobaczyć, że są zmrożone. Uszykuj małe woreczki. Każdą gąbkę spakuj do osobnego woreczka. Każdy woreczek zawiąż. Odetnij końcówki woreczków. Takie paczuszki przydają się, kiedy masz mięso wyjęte z zamrażarki. Gąbki działają jak wkłady mrożące do lodówki turystycznej. Możesz obłożyć nim mrożonkę i zabrać bez obaw, że rozmrozi się po drodze. Tak zabezpieczone mrożonki można spokojnie przewozić ze sobą w razie potrzeby. Weź banknot i zrób ten test, dzięki niemu zaoszczędzisz fortunę na rachunkach. Drzwi lodówki są używane codziennie, praca uszczelek wpływa na ich żywotność. Jeśli lodówka hałasuje lub pojawia się w niej szron, to może być znak, że czas na test z banknotem. Z biegiem czasu gumowe uszczelki robią się sztywniejsze i mogą nie przylegać prawidłowo do ścianki lodówki. Wtedy do wnętrza stale napływa ciepłe powietrze, a lodówka pracuje bez przerwy. Aby ochłodzić dostające się wciąż do wnętrza powietrze. Aby sprawdzić, wystarczy wykonać prosty trik. Weź banknot i włóż go między ściankę lodówki a drzwi, zamknij lodówkę. Teraz spróbuj go wyjąć. Jeśli możesz go wyjąć bez najmniejszego oporu, uszczelka nie przylega prawidłowo. Tą metodą możesz sprawdzić całą uszczelkę. Jeśli gumowy pasek uszczelki jest szczelny, Banknot będzie stawiał opór. Jest jeszcze jeden sposób, aby uratować uszczelkę i sprawić, aby lepiej przylegała do lodówki. Jeśli uszczelka nie ma widocznych wad ani uszkodzeń, wypróbuj ten trik. Użyj wazeliny kosmetycznej. Posmaruj wazeliną czystą i suchą uszczelkę. Ten popularny kosmetyk sprawi, że uszczelka odzyska swoją elastyczność i będzie prawidłowo przylegała do lodówki. Wazelinę Rozprowadź po całej długości gumy, równo i dokładnie. Na pewno poczujesz różnicę przy kolejnej próbie otwarcia lodówki. Twoje rachunki za prąd są wysokie? Daj nam znać w komentarzu, co robisz, aby je obniżyć. Przed wyjazdem na wakacje wkładam do zamrażarki kubek z monetą. Trik z monetą wydaje się dziwny, ale działa. Zabierz kubek i napełnij go wodą. Włóż go ostrożnie do zamrażarki, żeby woda się z niego nie wylała zamknij zamrażarkę i poczekaj, aż woda zmieni się w lód. Następnie, na zamarzniętej powierzchni, połóż jedną monetę. Nie ma znaczenia, jaka to moneta. Jeśli po powrocie z wakacji pieniążek znajdzie się na dnie naczynia, oznacza to, że była jakaś awaria lub przerwa w dostawie prądu i woda w kubeczku się rozmroziła moneta opadła, a następnie zamarzła ponownie. Jeśli moneta nadal będzie na górze, oznacza to, że wszystko było w porządku, a zamrożona żywność nadaje się do spożycia. Gdy nastąpi jakaś awaria lub przerwa w dostawie prądu podczas naszej nieobecności, żywność się rozmraża, a następnie ponownie zamraża. Czasami wystarczy źle domknąć drzwi. Wszystko, co jest wtedy w zamrażarce, nie nadaje się już do spożycia. Trik z monetą upewnijcie, czy zamrażarka cały czas podczas twojej nieobecności działała prawidłowo.